Cześć, dzień dobry, witam Was dzisiaj w takim dość rozrywkowym odcinku, no bo z czym Wam się to kojarzy? Bajo bongo, hej, bajo bongo, o bongo baja. No zapewne w większości kojarzy się to z wujkiem wąsatym na weselu. Taka prawda, ale myślę, że wujek jednak zainspirował się wykonaniem szazy, a dzisiaj będziemy mówić o artystce, która zainspirowała później wielu wykonawców do tego, żeby jej piosenki w nowych wersjach nam przedstawiać i przez to wiele osób z mojego lub młodszych pokoleń znaje właśnie w wykonaniach tych młodszych artystów, a przecież trzeba wspomnieć Nataszę Zylską, artystkę, która była jedną z najbardziej cenionych i popularnych wokalistek w latach 50. i 60. Wokalistki PRL znane są, wiele osób o nich pamięta, ale trzeba przyznać, że Natasza Zylska jednak jest jedną z najbardziej zapomnianych dzisiaj artystek. Czy to za sprawą jej nagłego wyjazdu, czy to za sprawą jej żydowskiego pochodzenia? Dlaczego zdecydowała się opuścić Polskę? Czym się tam zajmowała? Odpowiem Wam dzisiaj na te pytania, więc myślę, że odcinek będzie interesujący, a że poprzypominam Wam tytułów sporo, które później będziecie sobie mogli na YouTubie odtworzyć, to myślę, że nastroi Was bardzo dobrze na dzień lub wieczór, w zależności od pory, w jakiej oglądacie ten odcinek. Więc myślę, że będzie bardzo, bardzo miło. No i cóż, zaczynajmy już historię o tej świetnej wokalistce. Natasza Zygelman urodziła się 13 grudnia 1933 roku w Wilnie. Mówiono o niej cudowne dziecko, bo nie dość, że była grzeczna, ułożona, miła, bystra, to jeszcze uwielbiała występy sceniczne, muzykę. To było coś, co zajmowało jej dnie, uwielbiała śpiewać. Niestety potem przyszła wojna. Mała Natasza uciekła wraz z rodziną do Katowic. No i z powodu jej żydowskiego pochodzenia była w dużym zagrożeniu i niebezpieczeństwie podczas II wojny światowej. Dlaczego? Wszyscy zapewne z historii wiemy. Dlatego też cała rodzina spędziła właściwie całą wojnę, ukrywając się w jednej z katowickich kamienic. Później po wojnie zdała do technikum górniczego. Być może dlatego, że po prostu znała, że łatwo będzie jej znaleźć pracę, a po prostu może jakoś tak potoczyły się jej koleje. Na pewno jednak nie porzuciła marzeń o byciu artystką. Świadczy chociażby o tym próba nauki na Akademii Teatralnej. No niestety tutaj się nie powiodło, ale przecież pisana jej była przyszłość piosenkarki, o której marzyła już od dzieciństwa. Występowała w zespole rozrywkowym Związku Zawodowego Górników. Jako piosenkarkę odkrył ją Waldemar Kazanecki z Katowickiej Orkiestry Polskiego Radia. Dał jej do zaśpiewania melodię o uroczym tytule Piosenka frontowego szofera. Ale Natasza była skromna. Nie wiem, czy tej skromności nauczyła ją zapewne bieda, w której musiała się wychować podczas wojny, czy to, że właśnie później ta wojna sprawiła, że chyba zawsze czuła się trochę człowiekiem drugiej kategorii. Niestety, zupełnie przecież niesłusznie. Może dlatego też to technikum górnicze, później ta nieudana próba aktorstwa sprawiła, że po prostu bała się występować. Przekonała ją dopiero garza, ponieważ okazało się, że na scenie można całkiem nieźle zarobić. Za jeden miesiąc miała dostać tyle, że starczyłoby na miesięczne utrzymanie w Warszawie. Jej pierwszym przebojem stała się piosenka Piotruś. No i już pierwsza piosenka sprawiła, że była na językach wszystkich. Właściwie o tych Piotrusiach wszyscy śpiewali, każdy chciał być takim Piotrusiem, czyli apsztyfikantem, czyli takim, no, smolącym cholewy kawalerem. Boże, jakim ja dzisiaj tradycyjnym staropolskim językiem mówię. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale powinniście mnie chwalić, bo często mnie ganicie, że zamiast, że mówię, że ktoś się hajpnął albo jakiś hajs chciał. Dopiero wtedy, kiedy to wszystko zaczęło się rozkręcać i kiedy ta popularność przyszła tak niepostrzeżenie, ona zorientowała się, że to nie musi być jej hobby, ale właściwie sposób na życie. Lucjan Kydryński napisał o niej: Zylska posiada miły, nieco infantylny głos, zgrabną figurę i wiele wdzięku. Gdyby muzyka pani Nataszy była bardziej popularna, w Polsce byłoby mniej samobójstw, miał natomiast powiedzieć Marek Stanisław Kargul, aktor, piosenkarz i dziennikarz.
Zylska i jej zespół zaczęli więc jeździć w trasy koncertowe. Stawali się coraz popularniejsi. A potem przyszło prawdziwe apogeum tej popularności za sprawą właśnie piosenki, od której zaczęłam ten odcinek, czyli Bayo Bongo. Piosenka była no głupiutka, ale wdzięczna. Ponoć wtedy w radiach grało się dużo takiej muzyki, no bo ludzie też lubili poprawić sobie nastrój, dobrze się bawić. Taki też repertuar dawano Nataszy z tego powodu, że cały czas właśnie była wdzięczna za tą szansę. Nie wierzyła, że to właściwie jej się przydarzyło i że możliwe jest, że stała się nagle gwiazdą, piosenkarką, więc brała, co jej dawano. Na dodatek była pozytywna, wesoła, młoda, po prostu cieszyła się z wykonywania tych piosenek, choć później z biegiem lat zaczęło jej trochę przeszkadzać, że najbardziej kojarzona była właśnie z tymi najbardziej rozrywkowymi piosenkami. Dyskoteki, chłopaki, ogólnie takie, cytując klasyk internetowy. Natomiast faktycznie robiła to z niesamowitym wdziękiem i zaangażowaniem, więc nie można było jej odmówić tego, że się naprawdę do tego nadaje. I chociaż już zarabiała coraz lepiej, to nadal nie było wspaniale. Występowała na wielkich koncertach i galach, pokazywała się w pięknych sukniach. Na przykład jedna taka welurowa suknia, która robiła wrażenie, okazała się być uszyta ze starych kotar. No i wiecie, tutaj jeżeli chodzi o tę piosenkarkę, to trochę mi się to kojarzy w tym wypadku z Zenkiem Martyniukiem. I nie obrażajcie się, bo kiedyś już użyłam tego porównania i wywołałam w ogóle burzę w komentarzach. Chodzi tutaj o to, że ja nie porównuję Nataszy, jej wykonania czy jej samej do Zenona Martyniuka, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby porównać fenomen tych piosenek. Czasy się zmieniły, no i dzisiaj przez twoje oczy zielone to takie Bayo Bongo. Piosenki zupełnie do siebie niepodobne i oczywiście piosenka Nataszy w wyrazie artystycznym no jest dużo bardziej szlachetna. Natomiast chodzi mi o to, że w tamtych czasach traktowano te piosenki podobnie. Czyli jeżeli dzisiaj na weselach na przykład właśnie Przez Twe Oczy Zielone to jest hicior numer jeden i tam na parkiecie od razu jest frekwencja większa, tak wtedy w kuluarach na przykład w Warszawie słuchano sobie tej piosenki, każdy ją znał, każdy lubił, każdy nucił, ale no tak ogólnie chwalić się w towarzystwie, że się jest fanem Zylskiej i piosenki Bayo Bongo, no to raczej nie wypadało. Potem miała też dużo innych hitów, jak Mambo Italiano, Mexicana, czy Pani Tańczy Twista. No ale później przyszła piosenka, którą uwielbiała najbardziej. Piosenka Kasztany, którą chyba młodsze pokolenie zna najbardziej w wykonaniu Edyty Górniak, które też było świetne. Natomiast no oczywiście Zylska była tutaj pierwsza. Była to jej chyba ulubiona piosenka. Subtelna, wyrafinowana, a na dodatek dotykająca serca. No i jeżeli ktoś przeżył taką nieszczęśliwą miłość, to myślę, że mógł się z tymi kasztanami utożsamiać. I to nie tylko dlatego, że zranione serce to dość kasztańskie uczucie. Kasztany to nie tylko głos Zylskiej, mikrofon i snop światła, który oświetlał jej figurę. Taka Natasza była skupiona, poważna, a jednak z niezmienną nutą radości w głosie śpiewała bez wysiłku, z gracją i lekkością. A jednak, mimo że była wdzięczna, wiele osób mówiło, że prosta, to była osobą bardzo tajemniczą, szczególnie w późniejszym etapie swojego życia, bo w 1960 roku nagle, z niewiadomych nikomu przyczyn, przerwała tournée. Wyjechała do Izraela. Wiele się jednak mówiło na temat tego, że przyczyniła się do tego niestety właśnie nieszczęśliwa miłość i złamane serce. A to dlatego, że artystka związała się wcześniej z mężczyzną, weszła w związek małżeński. Małżeństwo jednak było na tyle nieudane, że postanowiła rzucić swojego męża i tak naprawdę zmienić kraj, zmienić całe swoje życie, mimo że była wtedy w ciąży. Wiele kobiet, myślę, zdecydowałoby się jakoś dogadać z mężem, dać mu drugą szansę, no bo nie jest to tak naprawdę najlepszy czas na rewolucję, chyba kobieta wtedy oczekuje spokoju, bezpieczeństwa. Ale co zrobić? Bardzo szanuję, że zdecydowała się jednak nie robić niczego wbrew sobie. Martwiła się jednak o swoją przyszłość, nie do końca słusznie. Jeżeli chodzi o miłość, to ta przyszła szybko. W Izraelu poznała swojego drugiego męża, z którym założyła rodzinę. Niestety, jeżeli chodzi o pieniądze, nie było tak łatwo. Kontynuowanie kariery na odległość nie było proste. Zresztą chciała rozkręcić karierę w Izraelu. Śpiewała nawet piosenki po hebrajsku, nie znając ani słowa w tym języku. Ale to niestety jakoś też nie szło najlepiej.
później, żeby zarobić pieniądze. Cały czas opiekując się córką, myślała nawet, żeby zatrudnić się w jednej z kopalń w Izraelu, ale jej karierę czekał kolejny nieoczekiwany zwrot. Tym razem przyszło do niej natchnienie plastyczne. Jednak artystyczne życie było jej pisane przez drugą połowę swojego życia. Pracowała jako artystka rzeźbiarka w Izraelu. Było dla niej też dużym szokiem, kiedy okazało się, że również ten jej wyraz artystyczny jest bardzo doceniany. Wynajęłam piec ceramiczny, zaczęłam lepić garnki. Jak nazywałam swoją pracę? Najpierw dla mamy, potem dla siebie i dla córki. Kiedy ludzie zaczęli się interesować moimi pracami, pomyślałam sobie, chyba warto spróbować, skoro szczęście zaczyna się do mnie uśmiechać. Ponad godzinę wykupiono wszystkie moje ceramiki, jakie wystawiłam. Podobno już do końca życia zawsze była dumna głównie ze swoich kasztanów. O jej izraelskim życiu nie wiadomo za dużo. Jedno jest pewne, mówiłam wam na początku, że była najbardziej znaną gwiazdą w latach 50. i 60., bo mimo że ona wyjechała, to jej muzyka została i naprawdę jeszcze przez wiele lat, zresztą później jakby te nowe wersje sprawiały, że ona cały czas żyła, ale w latach 60. jeszcze nadal Zylska była gościem w wielu domach, radioodbiornikach i ludzie uwielbiali jej słuchać. Obok Sławy Przybylskiej, Marty Mirskiej czy Marii Koterskiej jest jedną z najbardziej charakterystycznych śpiewających kobiet w Polsce w latach 60. i 50. Moim zdaniem jednak faktycznie o Zylskiej mówi się mało. Jestem ciekawa, dlaczego tak się stało. Czy dlatego, że właśnie zdecydowała się wyjechać? No, życie reszty tych artystek pokazuje, że wcale nie chodziło o to, żeby zostać w Polsce, bo nawet kiedy zostały w Polsce, to na emeryturze wcale nie miały zawsze fajnego życia. Macie o nich odcinki już na moim kanale, więc jeżeli nie pamiętacie, to zachęcam was, żeby do nich wrócić. Natomiast jedno jest pewne, jej piosenki są niezapomniane, więc jak zawsze zachęcam was, ponieważ no ja tutaj niestety piosenek umieszczać w tym programie nie mogę, bo i tak byście ich nie posłuchali, bo YouTube by je wyciszył, ale na YouTubie te piosenki sobie znajdziecie, więc serdecznie wam polecam, bo no jest to chwila magii, no i faktycznie wycieczka w czasie. Oczywiście dziękuję wam za to, że dotrwaliście do samego końca. Zostawcie łapkę w górę w komentarzu, jeżeli wam się udało wytrwać, a ja nagrodzę serduszkiem taki komentarz. No i oczywiście pamiętajcie, by napisać mi, o kim jeszcze kolejny odcinek powinnam zrobić, a ja już pędzę w takim razie szykować coś fajnego. Dzięki wam za dziś, trzymajcie się, pa pa!